Cześć mam na mnie, Karol. Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale Karol na rowerze. Kontynuujemy przegląd rowerów elektrycznych. W tym tygodniu mamy ekobajka i nie wiem czego tak mówię. Zachęcam Was do subskrypcji, zachęcam do komentowania. Zachęcam, dajcie znać, jakie modele, jakie marki Was interesują. Przeglądniemy te rowery w, ty... w kolejnych tygodniach. Kończymy Ecobike'a. Dzisiaj przeglądniemy, jeżeli jesteście jakimiś modelami zainteresowanymi z, od tego producenta. Zachęcam Was do, do sprawdzenia wcześniejszych filmów. I tak dajcie znać, jakie rowery chcecie sprawdzić. W kolejnym tygodniu najprawdopodobniej będzie Kelis. Jeszcze, jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądać. Ale jestem ku Kelisowi najbardziej skłonny pójść. A jedziemy po kolei przez EcoBajka. I tak, tutaj mamy dzisiaj rowery outletowe. Zobaczymy, co jest dostępne właśnie na outlecie. I na outlecie są cztery rowery ekspozycyjne. I sobie zerkniemy na nie. Dobra, łatwiej będzie w tym okienku to nagrać i szybciej. Więc będą paski na dole, wybaczcie. Ale mamy tutaj Foresta, ale chyba starego Foresta, bo coś mi się wydaje, że Forest wcześniejszy, ten co był w poprzednim odcinku. Nie, tak samo wygląda. Nie ma dużej różnicy. Tyle różnica w cenie jest 1000. Jest inna owijka. dobra, to On jest troszkę odświeżony. Jest 1000 zł, roz, 1000 zł różnicy. I tak, sam, sam Forest y, jakoś w tym kolorze mi się nie podobał. W tym kolorze, przez to, że ta owika jest mniej taka o, e, e, oczo widoczna, mi się bardziej podoba, chociaż i tak bym zastosował czarną owikę i czarne siodło. Nie zastosowali czarnego siadełka, do takiej owiki, błagam. No dobrze, zrobili, y, Więc tutaj fajnie dopasowana. Lekki rower o fajnej pojemności silnika, jak na tego typu rower. I tak ogólnie, jeżeli chodzi o sam rower, jest ciekawy. Za ciekawym ceną, to trzeba powiedzieć. Ale czy bym wolał? Musiałbym się dokładnie dowiedzieć, co, z, co tam było zrobione, ile było przejechane. I czy w ramach tego jest wrzucona na przykład nowa bateria. Ponieważ jeżeli to był rower ekspozycyjny i ta bateria była zajeżdżana, to już ta oferta jest mniej atrakcyjna, a baterie no jak widać nawet w utlecie kosztują swoje. Więc yy, raczej bym proponował. Jeżeli bym się dogadał za tą cenę na nową baterię, to jak najbardziej yy, fajna oferta, ale czy warto oszczędzać 1000 zł na to, żeby mieć rower ekspozycyjny. Aha. No, tak jak mówię, trzeba było zadzwonić, dopytać się. No i został ostatni, jeden rozmiar, więc też pytanie, czy, ta, czy ten rozmiar byłby dla was adekwatny. Lecimy dalej. MX20, czyli to był rower. Miejski, jak dobrze pamiętam. Zobaczymy, porównajmy sobie. On jest za 9000 i tak. Mamy rower. Na silniku centralnym. Na... Dobra, mam w tej wersji mamy wybór baterii, więc rzeczywiście chyba dałem nową baterię, więc przynajmniej tyle do przodu. Ale z baterią potestową. Eee, wiecie, ten rower może posiadać lady. To naprawdę mnie to nie przeraża, ale ta to, że bateria już była używana, to już jest coś, nad czym trzeba się zastanowić. I to był na Nexusie yy, Santurnex. Yy, Czyli tutaj będzie siedmiobiegowy Nexus, czyli fajny rower miejski z silnikiem centralnym i napędem Anandy. I tak, on kosztuje 9000. No i znowu, to jest różnica 1000 zł. I chyba bym wolał już dopłacić do. do wolałbym dopłacić do 500. Po prostu 500 k będzie na fajniejszym baterii i fajniej wygląda z tą prostą, yy, prostą yy, linią. Yy, a, a nie bawić się w Emixa, czyli rower, który będzie przyszłościowo mniej pewny. Yy, bo, I to jest moja opinia na temat tego MX-a. Yy, chyba nie będę tutaj jakoś mega yy, ekscytował się tymi rowerami. Yy, Elix Mint z tamtego roku. Za 10 tysięcy złotych. W ładnym kolorze, to trzeba przyznać. Czyli znowu będzie Ananda pewnie. Nie umiem na nauczyć się. Marka ogniw Amanda. Eee, o 130 Nm. Eee, I Amor RST. Eee, ten nieszczęsny Amor. Eee, czyli to był chyba ten model trekkingowy. Tak, jeszcze się upewnię. LX500. Eee, Zobaczymy, co tutaj producent nam powie. Wklej, szukaj. No to on 1200 i tak, tutaj już jest 12, ponad 2000 różnicy na przecenie. No to powiedzmy, że od tej ceny już, już gdzieś można się rzeczywiście zastanawiać, że jest to cena warta zastanowienia się. Sam rower jest fajny, no bo no jedynie co, no to ten Amor RST, On mnie jedynie martwi. martwi. To był klasyczny Amor, tak jak dobrze pamiętam widelec RST ten ale po co w takim rowerze 100 mm skoku, to mnie zastanawia no ale dobra ja nie lubię RST, po prostu nie lubię tej marki, więc dlatego wolałbym tutaj zobaczyć coś innego, sam rowerek jest ok, ciekawe co powiedziałam w po oryginalnym odcinku, ale wydaje mi się, że ten rowerek jest ok no i rx 500K i tutaj różnica już jest większa i naprawdę bym się bał Naprawdę bym się bał, bo wydaje mi się, że ten rower w testówce z baterią ma pojemności. Więc jeżeli jest nowa bateria, spoko. Eee, to, że posiada śladek, no trzeba było zadzwonić, zapytać, eee, ale już ten rower jest spoko. Szczególnie, że ta RX500 eee, kopiuj. Jest już droższym rowerem. Więc tutaj, ale za 11 tysięcy Za 11 tysięcy, e, kiedy za 13 mamy, suwa. To brałbym suwa. <grych> Albo Miller'a. E, nie, słów. 1000 zł droższy był zwykły. Więc nie, nie opyla się. Nie opyla się. Naprawdę się nie opłaca. Suwa bym brał. To płaciłbym SUWA. Więc e, ciężkie jest życie. Z tych trzech rowerów, czterech rowerów, na dobrą sprawę, hmm. może, być może, jak, jeżeli bym wynegocjował nową baterię, to tego Gravela bym wziął. Być może tego e, Tego Elix 500. E, na pewno bym nie brał Emixa. Ale to nie jest ciekawa oferta, jeżeli chodzi o Outlet, powiem szczerze. Spodziewałbym się, no teraz jest jeszcze okres, kiedy są promocje, więc może te ceny nie są aż tak rewelacyjne, ale no powiedzcie sami, czy 11 tysięcy za coś takiego, czy do 15 tysięcy za coś takiego. Ja bym brał tego. Jak najbardziej. Macie już pewnie wyposażony rower i tak pewnie będziecie to robić, bo większość osób będzie to robić. Brałbym ten wyższy model po prostu. Eee, dobra. Eee, bardzo dziwny odcinek, bardzo krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, jaki eee, jutro będzie takie całościowe podsumowanie. Raczej rowerów, które polecam. Eee, postaram się wybrać po dwie, eee, po dwa z każdej kategorii, poza składakami i Wam powiedzieć co ja polecam i dlaczego, ale powiem szczerze ten Ecobike poza pojedynczymi przykładami gdzie ewidentnie bym odradzał to ma dużo fajnych modeli za jeszcze spoko cenę, więc tutaj jak najbardziej całkiem ok, wydaje mi się. Dajcie znać, co oceniacie. Dajcie znać, jak myślicie, co myślicie o innych rowerach, jakie, jakie. Daj, zachęcam Was do sprawdzenia moich innych filmów na tym kanale. Komentujcie, komentujcie, subskrybujcie. Napra bardzo mi to pomoże w przyszłości. Więc to wszystko. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Papa. Pa.